Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w to sobotnie popołudnie. Jak zapytasz Kroko kiedyś o jego daily rutynę, no to godzina 12, wstaję z łóżeczka, nagrywam oczywiście dla widza skrzyneczkę, tak? Generalnie tworzymy bitewkę, tak? Bo nie ma co się opierdzielać już na samym starcie. Rzucamy oczywiście no, klasycznie te skrzynki, które bardzo lubię, czyli 13 razy 4% Crimson Web, bitewka oczywiście rozgrzewkowa. I nawet tutaj nie musiałem czekać, bo widzę, że Natural Instant do mnie dołączył, więc no mam nadzieję, że tutaj uda mi się tę bitwę wygrać. Generalnie kalendarzyk oczywiście na początku, jak chcesz wziąć udział, no to zostaw oczywiście suba, tak jak powiedziałem, z dzwoneczkiem, łapę w górę pod filmem, komentarzyk napisz z cyferką z kalendarza, no i oczywiście dołącz na Discorda i użyj go do Kroksi na CSGO skillsie, tak? Jak chcesz sobie kasę wpłacić, logujesz się z linku, zapisz bądź klikasz doładuj. No i oczywiście tutaj chodzi Kroksi przez 2x. Możesz sobie przed każdą wpłatą wpisać 2,50 dla nowych użytkowników, a tak to kod daje Ci 10% więcej do każdej wpłaty i możesz go używać dowoli. No póki co jedna kosa, ale to nie jest kosa, która jakoś mega tutaj zmienia tą bitwę. Okej, no dla mnie już też w tym momencie ten Blue Steel spada. Zobaczmy otwarcie kolejne. No zostało jeszcze 5 skrzynek i tak naprawdę 5 szans, żeby tutaj trafić kosę tego Crimson Weba, tą kosę, na którą my polujemy w tej skrzynce. Dlatego zobaczmy, czy uda nam się to przedsięwzięcie, no bo tak to będzie chyba, wiesz, 50-50. Będzie to losowane chyba wtedy, kto wygrywa, tak? Tak mi się bynajmniej wydaje. No ale zobacz, ostatnie 2 otwarcia, 2 szanse na tutaj kosę Crimson Web, czyli główną nagrodę z tej skrzynki. No powiem Wam, no lipa, bo nawet jak uda nam się wygrać, znaczy jak uda nam się wygrać, to jest to bitwa na zero, tak? Jest to bitwa wtedy na zero, więc nie ma aż takiej tragedii. Nie zdążyłem tutaj sobie dołączyć, ale teraz może sobie stworzę bitwę jeszcze raz na te procentóweczki, ale dorzucimy tak i dorzucimy tak, stary. 2600 zł. No to już jest bitwa, no, poważniejsza, tak? Tu już nie ma miękkiej gry. Zobaczmy, czy teraz Naturala skusimy na tą bitewkę, ale może zobaczmy, czy coś tu jeszcze na stronie jest. No, nic tutaj takiego nie widzę, do czego mógłbym dołączyć. No ta bitwa na 180 zł, no gdyby tutaj były boty z 2, no to można by było. Można by było to zrobić, tak? No tak to niestety, no niekoniecznie. Dobra, no chyba Natural został przegoniony ze strony, coś mi się wydaje, po tej przegranej ze mną. No ale zobaczmy teraz z Adrianem, jak nam tu pójdzie. Siema Adi, witam Ci serdecznie tutaj w moim case battle'ku. 4% jeszcze raz na te Crimson Weby. No ostatnio one bardzo oddawały. Uważam generalnie, że jest to aktualnie jedna z najbardziej opłacalnych skrzynek na CSGO skinsie. No możecie sami zobaczyć po tych moich filmach, także ta skrzynka na bitwach szczególnie, no naprawdę bardzo sympatycznie oddaje i rzadko co wychodzę na minus z takiego przedsięwzięcia. No chyba, że akurat no szczęście mi nie dopisze i przeciwnik wygra tą battle, tak? Ale generalnie ktoś mi wysyłał na Discordzie, jeden z Was, że wygrał właśnie tego Crimson Weba za 500 dolków z jakiejś tam małej sumy, więc fajnie widzieć takie rzeczy, że faktycznie wygrywacie i że i się cieszę, tak? Się cieszę, jak chcecie się pochwalić, jak coś wygraliście fajnego, no to możecie oczywiście wysłać na Discordzie i się pochwalić. I zobaczmy. Ostatnia skrzynia podtrendówka. No nie wiem, one są dzisiaj coś zepsute. Dzisiaj są coś zepsute. W międzyczasie może wymienię sobie baterię w słuchawkach, bo się rozładowały, tak? 145 zł. No skrzynka za 500 się nie popisała. No, no dobra, no bitwa wygrana. Jest to case battle na zero, może delik. O, ale tutaj jaka bitwa wleciała. No, że ja do tego nie zdążyłem, stary, dołączyć. Znaczy nie zdążyłem, nie widziałem nawet, że taka battle to już tak powiem się zrobiła. No, ale jakbym widział, to pewnie bym dołączył. No, zobaczmy, póki co. No, trochę tych bitewek tutaj się dzieje, dlatego. A zróbmy może na 3 osoby teraz.
Zróbmy może bitwę na 3 osoby i może wtedy uda mi się, że tak powiem, ich tutaj wykurzyć. Rzućmy jeszcze raz z takiego z terenu 2600 zł. I na 3 osoby. Zróbmy coś takiego. Tworzymy tą bitewkę i czekamy. I czekamy, aż ktoś tutaj dołączy. No może tutaj DMG Natural się pokuszą tutaj o dołączenie. A w międzyczasie zrobię sobie jeszcze bitwę na skrzynkę Beast. Anarchia 2900 mam, ok. Rzućmy też 4% z lotery. Z 5 skrzynek. No dobra, nie chcę też przesadzić. Nie chcę przesadzić, żeby nie mieć potem małego budżetu i w razie jakby tamtą bitwę udało nam się przegrać, tak? Znaczy udało się, w razie jakbyśmy przegrali ją po prostu, tak? No zobacz, skrzynia Beast na pierwszy ogień. Zawsze mi się myli, która jest droższa, czy Anarchia, czy Beast. Ale chyba Anarchia kosztuje 250, a Beast 150. No tutaj Asimówka bardzo ładnie. Battlescare, bo Battlescare, ale jest. Ale jest. Zobaczmy teraz, czy M9 tutaj rzuci. No M9 z 8000 kosztuje, nie? Więc fajnie by było ją, no, na pewno wydropić. No ale zobaczmy, bo wiadomo jak jest. No zazwyczaj jedna taka leci mi na batelku. Znaczy może niekoniecznie M9, no ale jak otwieramy tamte Crimson Weby 4%, no to lecą. No ale dzisiaj widzicie jak jest. Jak jest, każdy widzi. No dzisiaj się coś nie powodzi z tymi procentóweczkami. 800 zł, no te battle wygrywamy, ale myślałem, że ktoś dołączy do tej bitwy. Dobra, dołącz sobie tutaj 400 zł, też widzę tutaj te dwie skrzynki, co ja zaproponowałem w poprzednim battlu, tylko że tutaj, że tak powiem, w mniejszej odsłonie tutaj tego battla, no bo ja tam procentówki jeszcze dorzuciłem. Zobaczmy jak tutaj nam pójdzie, no przegraliśmy w końcu jakiegoś battla, no znaczy no, cieszyć to się nie cieszę, ale tutaj no zdążyłem się na trzeciego wpierdzielić. Zobaczmy jak tutaj nam pójdzie. No jest kałaszek Frenzied Misty, no i patrz, no i wujak Roko się wpierdziela i wujak Roko to, że tak powiem, oponentów póki co kasuje, no jak naturalowi nie da. Przecież kurczę, no fajnie było jakby, o, no i dzień dobry, no i to jest moje. No i patrz jak to się robi, stary. No i 1000 zł. No i oponenci skasowani. Wpierdzieliłem się na trzeciego. I Esia, stary. No 2600. Ta bitwa dalej tutaj czeka. Więc mam nadzieję, że w tym momencie idealnie striggerowałem, że tak powiem, tutaj moich przeciwników na dołączenie może tutaj. No, nie podpuszczam, ale fajnie by było tutaj taką bitewkę obejrzeć chyba, co? Obejrzałbyś, stary, taką bitewkę, no ja mam nadzieję, że ta jednak się skuszą na dołączenie do tej bitwy. A jak nie, to się ja się najwyżej wpierdzielę do nich. No ale może póki co nie marnujmy tutaj czasu na czekanie, tylko otwórzmy sobie skrzynkę Luxurious. 500 zł ona kosztuje. Chyba nie trafiłem, chociaż nie, no ja bardzo dużo. Większość skinów chyba trafiłem do niej. Więc no nie mogę powiedzieć, że nic praktycznie nie trafiłem, no ale z tego pierwszego rzędu no nie trafiłem nic, stary, no nie będę nawet tego ukrywał, więc może teraz się coś zmieni. Zobaczmy, jeszcze jedno podejście. Ojejku, no teraz. To nie. No ale ta bitwa dalej tu czeka. No chyba nie ma sensu, żeby ona czekała tutaj, dlatego wrzucamy bot Adrian i bot Rosso może. No i lecimy, stary. 12 skrzynek, 10% tubeczek, Luxurious i Ametyst, zapomniałem jak się ta skrzynka nazywa. No mam nadzieję, że tym razem no te skrzynki procentowe okażą się dla nas szczęśliwe. No wiem, że przez tyle bitew, co dzisiaj zrobiłem, nie poleciała mi żadna ta kosa Crimson Web. Poleciał raz Blue Steel na bitwie z Naturalem. No ale kurczę, no fajnie by było jakby, no chociaż tutaj jedna kosa spadła, nie? Dla mnie. No ale gramy na dwóch oponentów, tak? Nie na jednego, więc tutaj no szansa, że ktoś inny trafi tą kosę, no też jest dosyć spora, nie? Tych skrzynek też jest dużo, nie? No ale zobaczmy, no może się uda. No póki co mówię, no dzisiaj naprawdę, no wyjątkowo jestem w szoku, że ta skrzynka nie jest w stanie nic mi zwrócić. No ale zobaczmy, może teraz. No nie, no tutaj dalej ten good time niestety. Nawet Adrian trafił tutaj kałacha chociaż, więc może dla mnie kosa w ostatnim? No nie, no to jest złoty 50. No może jakbym dał underdoga, to jakaś szansa by była. No zobaczmy, jest Famas za, wow, 55 zł.
No z ametystu musiałoby naprawdę solidnie sypnąć, no to nie sypnęło nic w sumie powyżej. No powyżej nawet nie wiem ile, powyżej kilku stów chyba nawet. Nic tutaj konkretnego nie sypnęło, nie wylasowało się. Zobaczmy, 1200 zł mamy. No to jest ostatnia szansa, stary. To jest ostatnia szansa, jaką mogę dać tej skrzyni. No jeżeli ona nic mi tutaj nie zafunduje, no to będzie Riperinio. No zobaczcie, skiny trafione. Ale z guzkim się. Wrzucamy Adiego. No i lecimy, no liczymy. Lecimy i liczymy, tak? Lecimy i liczymy. No oczywiście, no może jak przez cały odcinek nie oddawały, to może na tym filmie, znaczy na tym filmie, no sorry, wstałem przed film, tak? Doceń, że widz ma film, tak? Z rana jak śmietana. Czy może niekoniecznie z rana, no ale jest w miarę wcześnie, tak? Znaczy w miarę wcześnie. Zobacz, mam nadzieję, że ten ostatni battle. No i dziękuję. I o to chodzi. I czy było tak trudno, stary, to zrobić? Czy to było takie trudne? No czy to było takie trudne? No nie, no nie było, no. No to teraz jeszcze jedną. Za tutaj, że tak powiem, trzymanie w niepewności do końca. To weź mi tutaj jeszcze jedną taką. Taką minimalę rzuć. Taką jeszcze jedną. Zobacz. Dalej 2500. No, znaczy nawet nie jest 2500, tak? No ale przez to, że Adi ma tego kałacha, no jakby on tą kosę trafił, to batla by była dla niego. Zobacz. No dobrze, że przyleciała ta kosa. I ostatnie otwarcie. Czy rzuci coś jeszcze tutaj dla wuja? Nie rzuciło nic. Ej, naprawdę jestem w ciężkim szoku, że ta skrzynka dzisiaj mi tak mało oddaje. Bardzo mało dzisiaj chce mi oddać chyba. Ta skrzynka. No widzę, Natural DMG chyba, że tak powiem, przegonieni ze strony. Niestety. No dobra, no to popróbujmy może tak solo te skrzynki. 3 na raz 350 zł. Jest ta upa hiperbestia. Otwarcie kolejne. Nie ma niestety nic. Another one. No i mamy kosę. No i zajebiście. No i o to chodzi, stary. Delikatne lagi tutaj przeczuwam. Wyjątkowo dzisiaj. Nie wiem, co się stało. Ile mamy budżetu? 2700. 2700. Dobra, ostatnie otwarcie. Tak. No okej, niech będzie. No ale tu trzeba coś zdziałać, stary. Trzeba coś zadziałać, żeby tu jak największy profit był. No powiem wam szczerze, totalnie nie mam w tym momencie pomysłu. No chyba wylosowało się, no może nie najgorzej, ale dosyć przeciętnie. No dwa koła, dobra, to będzie starcie ostateczne na skrzyneczki, no Luxurious. No coś tak czuję, że może, że jak procentóweczka nie może, to Luxurious dopomoże, tak? Trzy osoby i startujemy coś takiego. No, powiem tak, czuję to w kościach, że jeżeli coś ma ci się oddać, jeśli nawet procentóweczki mnie zawodzą, no to musi być Luxurious, stary, dzisiaj. Mogły być również dwa ametysty, ale no zobacz, jak to się zaczyna dla nas. 1300 zł. Trzy skrzynki jeszcze przed nami. I zobaczmy, no. 1200 kosztują. No dobra, USP Princeton dla nas, on nie kosztuje też mało, bo 300 wy. No i ostatnie otwarcie. I proszę, żeby tu się nic z tego nie wydarzyło. No to jest nasze, no to musi być nasze. No i mamy to 400. Dzisiaj odcinek będzie naprawdę długi, stary. No ale mam nadzieję, że będzie tego warty, tak? Bo, no kurczę, no widzisz jak jest, tak? Ja tutaj staram się, że tak powiem, jak najlepiej ten odcinek zakończyć. Nie chcę byle czego ci zostawić do oglądania, tak? No dobra. To musi być ten dzień, stary. To przecież to musi być ten battle. Dobra. Robimy coś takiego, to będzie tak głupie. Ja już teraz to wiem, że to będzie tak głupie. No ale mam nadzieję, że się opłaci. Dobra, 4000 zł. Bitwa na dwie osoby. I lecimy. 15 skrzynek łącznie. No musi teraz dać. Po prostu musi. Bo trosco. I lecimy. Naklejka. Angry Tino, kto by się spodziewał, stary, po dzisiejszym filmie, że tą naklejkę dropnę. No ja bym, no ja jestem w totalnym szoku, stary, naprawdę, wow, po prostu, wow. 12 skrzynek jeszcze, zobaczmy. No musisz sypnąć. No już pokazałaś, że potrafisz, no naprawdę, no dałaś mi tego Crimson Weba, dałaś mi tą nadzieję na lepsze jutro, najlepszy odcinek, najlepsze baterki. No proszę. Proszę, musisz, ja wierzę. Ostatnie
4 skrzynki, 4%, 4 skrzynki, łącznie 16%. No jest to do zrobienia, stary, no. 3 szanse. 3 strzały magiczne. Nie ma nic. Otwarcie przedostatnie, no trzymam kciuki, stary, no musisz, no ostatnie otwarcie będzie tym szczęśliwym. Podekscytowywałeś się, jakby to była co najmniej ostatnia skrzynia, no ale... No trochę mogło się wiele wyjaśnić w tych skrzynkach, tak? No bo wystarczyła nam jedna kosa dropnięta, no i przeciwnik nasz już by miał tutaj troszkę ciężko do powrotu, do... Ojej! O, jest! Dobra, ta batla będzie do ostatniej skrzynki się toczyła. Fenek stary nam obu dropnął ze skrzyni za 500 zł, przebitka 3x. No, tutaj nieciekawy może być. 600, no właśnie. I od ametysty wszystko zależy. I proszę, i to musi być to otwarcie. To nie będzie to otwarcie. To nie będzie to otwarcie. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się dzisiaj. Wybierz ten numer z kalendarza. Kodzik Crocs. Przypominam, jak chcesz tutaj wesprzeć biednego twórcę. No dzisiaj pechowo. Mam nadzieję, że jutro pójdzie nam lepiej. Trzymajcie się. Siemano.